Hello, z tej strony Rolak, a to jest następny audiolog, w którym pomówię sobie o pewnych rzeczach, o pewnych filmikach, które chcę Wam przedstawić w najbliższej przyszłości i o paru betach gier, które będę chciał zagrać, o ile się dostanę do tych beta oczywiście, i gry, które mnie ciekawią. No to zacznę od tego, tych małych zapowiedzi. No więc takimi małymi zapowiedziami jest to, że będę chciał zaprezentować Wam parę gier darmowych, wyścigowych darmowych, inne od Worlda oczywiście. Znaczy World zapewne także się pojawi tam, wspomnę o nim oczywiście, ale chcę Wam zaprezentować inne gry wyścigowe, które są także darmowe, a mogą być dość ciekawe, choć tutaj ta lista nie jest dość aktualna. I zrobię takie jakby 3 filmiki. W pierwszym filmiku, pierwszy film będzie o tym, które gry lepiej nie grać, które są naprawdę słabe, które bym nie polecił. Następne będą gry, które są i mógłbym Wam polecić do zagrania. A w trzecim filmiku gry, które powstaną w najbliższym czasie, będą w pełni darmowe i będziecie mogli jeździć, ile chcecie, nie? Oprócz tej jeszcze na Steamie jest parę gier, raczej 2 znalazłem, takie jeszcze darmowe, ale to w swoim czasie, więc oczekujcie tych filmików. I teraz pomówmy o tych betach. Są 3 gry, które beta już się niedługo zacznie. Nie chodzi tu tylko o gry darmowe, które będę chciał Wam przedstawić. Pierwszy to jest Auto Club Revolution. Gra, która jeszcze jakiś czas temu była dostępna, ale jak widać została teraz jakby zamknięta. Wersja, kurde, beta już jest niedługo, chyba nawet w tym miesiącu jeszcze. Nie wiem, do końca nie mówili nic tak naprawdę. Tam słyszałem, przeglądałem forum i tak dalej. I wcześniej grałem trochę w tą grę. Gra się opierała o przeglądarkę, więc wszystko, żeby zagrać wyścig lub coś, musieliśmy przez przeglądarkę łazić. Jeśli ktoś grał Battlefielda, to wie, o co chodzi. Tam wszystkie serwery i tak dalej ma się w przeglądarce. W grze mamy takie drobne modyfikacje i tak dalej. Tu jest podobnie, tutaj raczej wszystko musimy robić, malować samochód i dalej przez przeglądarkę, ale właśnie to deweloperzy chcą zmienić, żeby gra była stałym klientem i to w kliencie będziemy robić wszystko. Gra naprawdę ma dużo aut, od Bugatti, poprzez właśnie tutaj pokazaną Huayrę, poprzez inne gry, bardzo świetne samochody, nawet jakiś Opel Astra OPC jest na przykład. I jeszcze no... Grało się mi świetnie osobiście, nie? Ja bym Wam bardzo polecił tą grę. Niedługo jest beta. Polecam ją się zarejestrować i dla mnie to może być konkurent dla World of Speed. Tylko że jest strasznie słabo promowany. Gra się praktycznie w ogóle nie promuje. I szkoda, bo gra jest świetna, naprawdę. Grałem w tą wcześniejszą wersję, teraz jest tworzona wersja 2.0. I naprawdę świetna. Dodatkowo jeszcze to, że prawie wszystkie auta są za kasę z gry. Jest parę ekskluzywnych modeli. A punkty, za które kupujemy są naprawdę tanie. I za te punkty możemy naprawdę fajne auta kupić. Na przykład pamiętam, że Nissan GTR-a mogłem sobie kupić za w przeliczeniu na złotówki około 5 zł. 5 zł za samą to jest cena jak najbardziej normalna dla takich gier, bo tak jak na przykład w innych grach, niektórych grach się spotkałem, że jakieś takie ekskluzywne rzeczy, raczej ekskluzywne, takie rzeczy są strasznie drogie, jakieś auta czy inne takie rzeczy. Trzeba płacić naprawdę parę dych, żeby mieć jedno auto, to jest totalna przesada cenowa. I to jest tylko gra i nie powinno się, nie powinno to tak tyle kosztować, nie? Więc świetnie. No, to była pierwsza gra. Drugą grą jest oczywiście World of Speed. Dużo osób wie o tej grze, głównie z Worlda. I na tą grę też bardzo czekam. Wygląda bardzo interesująco, choć ten model jazdy nadal mi się lekko nie podoba. Tak jak w Auto Clubie. Tutaj jest bardziej symulacyjny, ale nadal bardzo przyjemny. Tutaj mamy bardziej arcade'ówkę i jest bardzo podobne do właśnie Auto Cluba, ze względu na to, że także się odbywa na torach tych oficjalnych i mniej oficjalnych. I naprawdę jestem też ciekaw, jest tutaj tuning wizualny, coś co w Auto Clubie także ma się to pojawić za, może nie od razu, ale za jakiś czas. I tylko, że w AutoCraft wygrywa, jeśli chodzi o tym wizualny, tym, że tam mamy malowanie dosłownie dowolne, nieskończoność naklejek, możliwość deformowania tak naklejek, że na przykład z kwadratu możemy zrobić prawie że koło, nie? A tutaj mamy, po tym co widziałem, to mamy stałe naklejki niestety. No ale dobra. Gra za to też bardzo ciekawie wygląda, też na nią czekam. Beta zapewne będzie... raczej nie spodziewałem się w najbliższe 2 miesiące, czyli te wakacje, pewnie jakoś na jesień. No i trzecią grą, którą najbardziej czekam, to jest The Crew. Close beta już niedługo. Mam nadzieję, że, że się do niej dostanę. To jest gra numer 1, do której chciałem dążyć. Beta już 23 lipca. No i to... na to najbardziej czekam. To jest gra, na którą najbardziej czekam. Już można składać preorder w Polsce. Jest taka możliwość. Może nie na Amazonie, ale na przykład na Apple'u. Mamy dostępność. Kurde, teraz mi nie chcę pokazać. Aha, to jest angielski, kurde. Musiał znaleźć. Teraz nie chcę tutaj marnować tego. I tak. No i z The Crew. I czekam z tęsknieniem na tą grę, ale o to chodzi, że nie wiem, czy mi nawet pójdzie. I tutaj zaraz jeszcze trzecia informacja na ten temat. No, The Crew to jest naprawdę gra numer 1, wielki otwarty świat, pełno wspaniałych samochodów, tunik wizualny niezwykły, jeżdżenie po terenie i po drogach. Kurde, na to czekam naprawdę. No i to chyba tyle, jeśli o to chodzi. No i teraz chciałbym powiedzieć o ostatniej rzeczy, że będę, niby wakacje się zaczynają, teraz nie będę miał szkoły, ale idę do roboty, tak? Idę do roboty, ale to właśnie ze względu na to, że przydałoby mi się mały upgrade kompa. Muszę kupić nową kartę graficzną i przy okazji muszę ten nowy zasilacz kupić, bo ten aktualny, który mam, jest trochę za słaby niestety i już nie pociągnie. Jakbym dołączył kartę, to chyba ten zasilacz by się już spalił, bo już teraz mam małe problemy ze zasilaniem. No i kurczę, będzie trzeba iść robić przez najbliższy miesiąc i pojawiania się nowych filmików także nie będą aż tak częste, ale jak już jestem codziennie w domu, będę się starał poświęcać przynajmniej parę chwil na zrobienie jakiegoś filmiku dla was. Na pewno będę musiał dokończyć w końcu tego drana i właśnie tamte filmiki na temat tych gier darmowych, które wam zapowiadałem. Jest to parę z tych. Akurat Autoclub to nie to, ale No cóż, pomówię o paru z tych. Dwie gry już widzę, że trzy gry niestety stąd już wylecą, ale dobra, zobaczymy. Więc to tyle. Mam nadzieję, że taka mała dawka informacji Was zainteresuje. Jeśli macie jakieś pytania na temat tego filmiku lub po prostu jakieś pytania do mnie, możecie się pisać w komentarzach pod tym filmikiem. Ja będę się starał odpowiedzieć na wszystkie pytania. No i to tyle w sumie. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie, rolowaty guzik. Oczekujcie nowych filmików. Do zobaczenia, nara, cześć.